serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w dosyć dziwacznych czasach, w czasach, w których można powiedzieć, iż Boga i Jego Słowo wypiera się z wszelkich możliwych miejsc. Niestety, trzeba to również powiedzieć głośno, Boga, Biblii i Jego Słowo wypiera się także z Kościoła. To jest czas, kiedy każdy z nas tak naprawdę zdaje egzamin z tego, kim jest. I powinniśmy mieć świadomość, że taki czas, który kiedyś, jeszcze rok, dwa lata temu, uważaliśmy za swego rodzaju normalność, już nigdy nie powróci. Diabeł i jego poplecznicy, jeżeli już uchwycili się raz myśli i otrzymali narzędzia do tego, żeby zapanować nad światem, to nie odpuszczą. I w tym jednym przypadku, czytają Biblię i wiedzą, że Biblia o tym mówi, ale nie wierzą Bogu, który powiedział, że to ich panowanie będzie krótkie, chociaż okrutne. Nie chcę przez to powiedzieć, że żyjemy już w tym czasie ostatecznym, że oto już biały koń został wypuszczony. Ja wiem, że tam wszyscy się doczytują o tej koronie i próbują przez analogię to zobaczyć. Natomiast ja tutaj jestem bardzo ostrożny. Ale niemniej zdajemy egzamin ze swojej wiary. Niemal każdego dnia. Ja słyszę niemal każdego dnia o sytuacjach, w których ludzie opuszczają kościoły. Nie dlatego, że było im źle, nie dlatego, że kościół był fatalny, nie dlatego, że oni sami byli jakimiś buntownikami, ale opuszczają kościoły dzisiaj z dwóch powodów. I powiem wam, że to zaczyna być powolutku, zaczyna to być strumyk, ale niedługo to będzie fala. Ludzie opuszczają kościoły, ponieważ z jednej strony na siłę próbuje się im wmówić ekumenię. Są na przykład zbory, które nie mają pojęcia, że władze ich kościołów już ich manipulowały w ekumenie. No, taka historia pewnie wybuchnie niedługo w pewnej denominacji. Ale też jest drugi powód, dla którego ludzie naprawdę opuszczają zbory, a mianowicie jakaś szaleńcza próba przeforsowania kobiet, na wszystkie urzędy kościelne, łącznie z biskupstwem, z pastorstwem i co tam jeszcze komu do głowy przyjdzie. Wszyscy ci, którzy trwają przy Słowie Bożym i kochają swoje kościoły, opuszczają te kościoły z bólem serca, nie przeklinając tych kościołów, bo to nieprawda. I ja tych ludzi rozumiem. Współczuję tym ludziom, ale chcę jasno powiedzieć, że po pierwsze robią dobrze, a po drugie, że nie mają innego wyjścia. Oto w psalmie pierwszym czytamy: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo Jego rozważa dniem i nocą.
Otóż dzisiaj wielu przywódców Kościoła nie potrafi zrozumieć, że są chrześcijanie, którzy kochają Słowo Boże. Którzy kochają Słowo Boże bardziej niż siebie, bardziej niż swoje życie, bardziej niż swój Kościół, bardziej niż swój zbór, bardziej niż swoich przywódców, bardziej niż wszystko inne na świecie. Takich ludzi próbuje się w jakiś sposób wyśmiewać, obśmiewać. Oskarża się ich o fundamentalizm, o jakieś religijne szaleństwo. Ale to są zwyczajne manipulacje i zwyczajne kłamstwa. Dlatego, że ci ludzie ani nie są religijni, ani nie są fundamentalistami. Są fundamentalni, ale to zupełnie inne znaczenie ma. Są ludźmi, którzy naprawdę miłują Boga i Jego Słowo. I w imię jakiejś wyimaginowanej jedności i miłości świeckiej nie mają zamiaru pójść do piekła. Tak, nie mają zamiaru pójść do piekła. Rozumiecie to? Jeżeli słuchasz tego, a jesteś zwolennikiem ekumenii, zwolennikiem pastorstwa kobiet i tym podobnych rzeczy, to chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli cię kocham, nawet jeżeli cię szanuję, to nie pójdę z tobą ani jednego centymetra razem. Dlatego, że ty jesteś człowiekiem, o którym Biblia mówi, że jest szydercą. Szydzisz z Bożego Słowa. Szydzisz z tego, co Bóg w swoim Słowie mówi nam, nie tylko w tych dwóch dziedzinach, ale we wszystkich innych sprawach. Ja nie będę zasiadał w gronie szyderców. Nam się szydercy kojarzą z prześmiewcami, z kpiarzami, ale szyderca to jest przede wszystkim człowiek, który nie słuchając Bożego Słowa, a ustanawiając swoje własne prawa, kpi sobie z Boga i z Jego Słowa. I do szyderców dzisiaj należy papież, do szyderców należą wszyscy księża, pastorzy, którzy odstawili Biblię, a ustanowili własne prawa. A kto was do tego upoważnił? Kto wam dał prawo do tego, żebyście tak postępowali? Szydzicie sobie z Boga i szydzicie z Jego Słowa, ale żaden porządny człowiek, żaden człowiek, który kocha Boga, nie pójdzie z wami. Jesteście grzesznikami, którzy sami wybrali swoją drogę i próbujecie, sami nie wchodząc do Królestwa Bożego, próbujecie do Królestwa Bożego nie wpuścić jak największej liczby ludzi. Ja już nawet nie chcę pytać, jak się nie boicie tak postępować, bo się nie boicie. Ale to oznacza, że wy nie wiecie, kim jest Bóg, nie znacie Boga. Wy nosicie w swoich umysłach, bo nie w sercach, jakieś wyobrażenie Boga, który nie jest Bogiem Biblii. Jakiegoś tatuśka, który nawet klapsa nie da dziecku, które rozrabia. Oczywiście zawsze wybaczy i przytuli, ale nie obrażajcie Boga Biblii, bo ten Bóg, oprócz tego, że miłuje i kocha, on też potrafi się zemścić i to będzie sprawiedliwa zemsta. Jeżeli ktoś czyta Biblię, to wie, że w Księdze Objawienia może znaleźć fragment, w tej chwili z pamięci, myślę, że to jest 7 rozdział, kiedy to w niebie pojawiają się zabici dla imienia Jezus. Zamordowani dla imienia Jezus. I co ci ludzie mówią? Pewnie wielu z nas chciałoby, żeby mówili: wybaczcie im, bo to tacy biedni ludzie, oni nie wiedzą, o co chodzi. Ale oni mówią: Panie, kiedy pomścisz nas? Kiedy się pomścisz za nas na mieszkańcach ziemi?
Co wy sobie, ludzie, myślicie, że Bóg da z siebie ciągle się naśmiewać? Że Bóg da z siebie ciągle kpić i żartować? Czybyście całkiem poszaleli? Nie zasiadajmy w gronie szyderców. Ale poświęćmy swoje życie na słowo, które Bóg do nas wysyła, które wysłał do nas, które zostało zapisane. To jest święte słowo, które daje życie. Zastanawiajmy się nad tym i we dnie, i w nocy. Wyciągajmy wnioski. Chodźmy drogami, które Bóg dla nas przygotował, dla nas ustanowił. Nie możemy być ludźmi, którzy potrafią się tylko śmiać, potrafią tylko kpić i żartować. Dzisiaj wielu ludziom nie jest z uśmiechu, ale mam pytanie. Do tych ludzi, którym nie jest z uśmiechu, kogo się teraz boicie? Boga? Bo ja mam wrażenie, że nie bardzo. Boicie się wirusa, który stał się waszym Bogiem. Ale nie boicie się Boga, który wirusa może w jednej chwili zabić. W ułamku sekundy może go zlikwidować. Drodzy bracia i siostry, jeżeli jesteście ludźmi Jezusa Chrystusa, to nie możecie swoją osobą, swoim poparciem, swoimi pieniędzmi wspierać działań, które mają Kościół tak naprawdę przyprowadzić na łańcuchu do Rzymu. Nie popierajcie tego. Nie dajcie siebie, swoich rodzin, swoich najbliższych zniewolić. Jak wasi pastorzy zwariowali, to niech wariują na własny rachunek. Ale wy do tego nie przykładajcie ręki. Najlepszym sposobem na to, żeby się obudzili, jest brak pieniędzy. Tak. To jest brak pieniędzy. Jeżeli pastor ekumenista nie będzie miał za co żyć i będzie musiał iść do pracy, to wam gwarantuję, że się obudzi nagle i zacznie się zastanawiać, co on narobił. Gdzie są ci ludzie, którzy przez lata wiernie wypełniali kaplicę, w której został sam jak palec? To jest bardzo dobra lekcja, znakomita lekcja. Być może jest to jedyny sposób na to, żeby uratować tych ludzi od wiecznego potępienia. Nie okazujcie tym ludziom wrogości. Okazujcie im miłość. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, kiedy na nasze nabożeństwo przyszedł człowiek, którego tu nie było od czasu, nazwijmy to, problemów, które nasz zbór przechodził. Przekonał się o naszej miłości. Był zszokowany. Nie bardzo wiedział, jak się zachować. A na końcu powiedział, że on wiedział zawsze, że to jest jego miejsce. To jest jedyny sposób na ludzi, którzy rozbici są w wierze, którzy dali się oszukać, zwieść. Trudno, każdemu z nas się zdarzy, żeby być oszukanym. Podkreślam, zdarzy. Ale jeśli mamy dla tych ludzi miłość, a jednocześnie potrafimy być twardzi, twardzi w tym, że stoimy po stronie Boga, po stronie Jego Słowa, to wielu takich ludzi się budzi. I nagle widzą, że popełnili straszne błędy w życiu. Kochani, niech to będzie dla nas zachętą do tego, aby nie marnować swoich lat, swojego powołania, nie wystawiać na próbę swojej społeczności z Bogiem i nie pozwolić nikomu, aby prowadził nas na łańcuchu w niewolę, z której Bóg nas tak naprawdę przecież wyzwolił. Amen.